Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Jeszcze do wczoraj moje skalarki wyglądały tak, a dzisiaj rano szok, fajny widok. Po prostu zaczynają rozpływać się po całym zbiorniku. Już coraz bardziej zaczynają przypominać rybkę. Za chwilę pokażę Wam, jak obecnie po dosłownie upływie doby zmieniły się te ryby. Także zapraszam na dalszą część mojego filmu. No i minęła doba, rano wstaję, zapalam sobie światło w tym zbiorniku, bo ogólnie jest ono tam tylko zapalone do tego, żeby sobie zobaczyć, co tam się dzieje, bądź wam coś nagrać. No i jak widzicie, no, skalarki zaczynają się rozpływać już po całym zbiorniku, jeszcze niektóre leżą, dygoczą, ale trzeba pamiętać, że to są skalary z 2 miotów, także jeden i drugi miot różni dzień. Więc podejrzewam, że te, które teraz tutaj właśnie widać, które już sobie spokojnie w tej toni wodnej pływają, to są te starsze, a te młodsze pewnie dołączą do nich dnia jutrzejszego. Także jak widać, zaczyna się to fajnie już wszystko przekształcać w taką rybkę, a nie taką kijankę, chociaż jeszcze do wyglądu skalara naprawdę im daleko, jak to moja żona mówi, to są skarady, a nie skalary. No i można je tak nazwać, bo jak ta ryba jest mała, to nie wygląda jakoś mega atrakcyjnie, ale jak już dorośnie do takiego rozmiaru jak trzeba, no to każdy wie, jak ta ryba wygląda. Także jak na pierwszy raz, myślę, że fajne doświadczenie. No i chyba można powiedzieć trochę też sukces, że aż tyle tego przeżyło bez tej wody RO na tym preparacie, który wcześniej wam mówiłem. Oczywiście korzystam tutaj z podpowiedzi osób, ale o tym wspomnę jeszcze pod koniec tego filmu, kto, co i tak dalej, bo bez podpowiedzi doświadczonych kolegów, no ciężko by było z samej takiej obserwacji filmów, czy tam przeczytaniu książek, coś tam wiemy, tak? Wiemy coś tam, ale nie za dużo. Ale jak już sobie porozmawiam z kimś, kto robi to od lat, zawsze coś doradzi, no i razem wspólnymi siłami można powiedzieć wspólny sukces. Także dzięki tym osobom mamy teraz takie obrazki, jakie tutaj widzicie. Fajnie, cieszę się, na pewno nowe doświadczenie, no i na pewno nowa przygoda, tak? Zaczyna się jakaś tam nowa ryba, zobaczymy, jak to dalej będzie, bo to, że to teraz pływa i tak dalej, nie oznacza, że na przykład dnia jutrzejszego zapalę zbiornik, a większość tego będzie leżeć na dnie. Więc no różnie to może być, zobaczymy. Jak na razie jestem zadowolony, widać, że rybka zaczyna już powoli sobie tutaj pływać, te worki żółtkowe u niektórych rybek praktycznie już powoli zaginęły, więc czas będzie, żeby podać tym rybkom artemię. Widzicie, są dosłownie wszędzie, czy na tej właśnie takim dyfuzorku napowietrzającym, czy przy roślinach, czy przy filtrze, tutaj pływają koło tych stożków. Jeszcze poczekam do wieczora z tymi stożkami, postaram się te stożki wieczorem usunąć, bo tam jednak jest ta ikra, która się nie wylęgła, no i zaczyna ona wyglądać nie za ciekawie, nie chcę, żeby jakaś tam większa ilość tego spadła, no bo przy takich pchełkach ciężko będzie to wybrać, postaram się to wybrać i zrobić tak, żeby tą wodę, która po prostu będzie wybrana, przeleję przez jakieś sitko i wleję tu z powrotem. Dochodzę do takiego wniosku. Na razie słucham właśnie porad jednego kolegi, który właśnie mówi, żeby się starać tej wody nie podmieniać, a bardziej dolewać. Oczywiście są różne szkoły, a ja jak to ja po części skorzystam z rady jednego kolegi, drugiego, trzeciego, no i sam na swoim doświadczeniu dojdę sobie, co u mnie najlepiej się sprawdza. Także na razie słucham się jednej zaufanej osoby i po prostu będę się starał jeszcze z tej osoby wyciągnąć jak najwięcej wiedzy. Ale raczej nie będzie z tym problemu, bo już nawet pisałem, że może wkurzacie, że co chwila ci tam wysyłam jakieś filmiki i tak dalej, ale powiedział mi, że nie jest spoko, żebym mu wysyłał, zawsze coś doradzi, także jak widać, można razem, wspólnie coś tam sobie osiągnąć z rybką, z której tak naprawdę ja nie mam osobiście
zielonego pojęcia. Jakieś tam pierwsze zaczątki tej ryby, jak widzicie, u mnie zaczynają raczkować. Pewnie z czasem już tam jakieś nawyki i tak dalej wejdą mi w krew. No ale póki co można powiedzieć, że razem wspólnymi siłami, czy to z ludźmi z TikToka, czy z YouTube'a, czy też nawet z Facebooka na tych grupach, od każdego coś tam się wyciągnie i powoli, powoli te skalarki zaczynają sobie w tym zbiorniku hulać. Także myślę, że następne filmy będą coraz lepsze. Za chwilę postaram się tym rybkom podać Artemię. Zobaczymy, jak zareagują. I myślę, że następny filmik, jak będę nakręcał, no to za jakieś parę dni po prostu, jeżeli będzie wszystko ok, oczywiście, pokażę Wam, czy te ryby chętnie pobierają pokarm, jak się zmieniają, więc co, pozostaje tylko czekać na kolejne materiały na tym kanale. A tutaj prezentuję Wam kanał kolegi na TikToku, z którym w zasadzie każdy mój ruch, co chodzi o moje skalary, najpierw konsultuję i tak co rano wysyłam jakiś filmik bądź kawałek jakiegoś dialogu, no i w miarę wszystko sprawnie kolega mi podpowiada. No i to głównie dzięki jemu, ale nie tylko. Jest tak jak jest. Jeżeli chcecie też jakiejś dobrej jakości pokarmy mrożone bądź inne rzeczy, możecie tutaj właśnie się do kolegi na TikToku odzywać. Na pewno się dogadacie, być może też Wam coś doradzi, bo jak widać dzieli się swoją wiedzą, jak widać robi to skutecznie. Jest jeszcze kilka osób, od których właśnie czerpię swoją wiedzę odnośnie tych rybek. Za chwilę pokażę Wam jeszcze kolejny kanał kolegi na TikToku, którego osobiście poznałem bardziej na Facebooku poprzez jakiś komentarz. No i zaczęliśmy sobie pisać i jakoś się kręci. No i za chwilę pokażę Wam ten drugi kanał. Też kolega, jak coś do niego napiszecie, chętnie dzieli się wiedzą i myślę, że tak to powinno wyglądać, że nie robimy sobie jakichś tam tajemnic, tylko pomagamy, no i cieszymy się tym, że innym też coś tam się udaje. No i tutaj mamy właśnie kanał kolegi, którego poznałem po napisaniu jakiegoś komentarza na Facebooku. Odpisał, zaczęła się jakaś tam prywatna wiadomość, potem wysyłanie linków ze swoimi kanałami. No i też co jakiś czas właśnie sobie tam piszemy, doradzam się, też kolega chętnie pomaga, także zapraszam tutaj na jego TikToka. Jest też kawał wiedzy. Czasami nie wszyscy się ze sobą zgadzają, bo zawsze pytam kilku osób i po prostu czekam, aż mi ktoś odpisze, ale myślę, że z każdego można sobie coś wyciągnąć dobrego i skonfrontować to na swojej akwarystyce, tak jak mówiłem wcześniej. Także jeszcze chciałem podziękować panu Sławkowi z Danii, też poznana osoba na Facebooku. Pan Sławek bardziej tak raczej nie wchodzi na takie filmy, więc nawet nie wiem, czy to obejrzy. No ale podziękowania również się należą, bo też doradzam się właśnie tego pana, który fotografuje bardzo ładnie swoje skalary, no i też ma ogromną wiedzę. No i co, w tym odcinku to by było na tyle. Jak widzicie, Artemia już śmiga. Za chwilę spróbuję podać jakąś tam część tym skalarkom, które już sobie pływają. Zobaczymy, jak na to zareagują. I widzimy się w kolejnym odcinku. Także jeszcze raz dzięki wszystkim i zapraszam na kolejne odcinki.